Jak dobrze cię widzieć. Trochę się martwiłem, że coś ci się stało. Schudłaś. Blado wyglądasz. Ale jesteś cała. Chodźmy do mojego biura. Proszę, usiądź sobie. Jak się czujesz? Dochodzę do siebie, ale głowa mnie jeszcze trochę boli. Jest mi naprawdę przykro, że obrwałaś. Wiesz, oni nie chcieli, żebyś użyła Aidena. A gdzie jest Cole? W domu bezpieczny. Wiem, że próbował ci pomóc. Nie martw się, nie poniesie żadnych konsekwencji. Jak mnie znaleźli? Nie wiesz, że śledzili cię od dnia ucieczki. Chcieli cię zabić. Ale przekonałem ich, żeby się wstrzymali i poobserwowali cię. Co się stało z moją matką? Nora była niestabilna. Uznali, że mogłaby zrobić krzywdę sobie i dziecku. Nigdy by mnie nie skrzywdziła. Nie chcieli ryzykować. Co prawda pracowałem wtedy w DPA, Jody. Ale dopiero po latach odkryłem, co się stało. Czemu zataiłeś prawdę o mojej matce? Oszukiwałeś mnie przez tyle lat. Próbowałem ci powiedzieć. Ale jak powiedzieć dziecku, że jego życie to fikcja? Więc opiekowałem się tobą. Kochałem cię. I próbowałem chronić, jak tylko mogłem. I co teraz? Oddasz mnie w ręce CIA? To jest twój plan, Nathan? Sprowadzili cię tu, bo chcą, żebyś coś dla nich zrobiła. Powinnaś pójść z nimi na współpracę. Mam teraz pomagać ludziom, którzy chcieli mnie zabić? To o to chcesz mnie prosić, Nathan? Posłuchaj, Jody! Dlaczego mam cię słuchać? Pracujesz dla nich i zataiłeś prawdę o mojej matce, o moich rodzicach! Dlaczego? Dla kasy? Dla władzy? Dla sławy? Przestań, przecież wiesz, że to nieprawda! Nie jestem już niczego pewna. Wiemy, że kolejne państwo odkryło infrawymiar. Myślą, że można nad nim zapanować. Nie zdają sobie sprawy, że igrają z ogniem! Wiesz, co by było, gdyby pojawiły się tutaj istoty, Jody? A co ja mam z tym wspólnego? Ponieważ ty znasz infrawymiar jak nikt inny. To sprawa CIA. Niech oni się martwią. Proponują ci układ. Zrób, o co proszą. A dadzą ci spokój. Wiesz, co nam grozi, jeśli ktoś otworzy przejście, Jody? Prawdziwa apokalipsa. Ty jesteś w stanie temu zapobiec. Według naszych informacji Kasirczycy dowiedzieli się o istnieniu infrawymiaru. Znaleźli szczelinę. Badają ją teraz w tajnej bazie, znajdującej się w Feilongjiang. Nie wiemy, na jakim etapie są ich prace badawcze, ale wykryliśmy ogromne fluktuacje w infrawymiarze. Oznacza to, że kontaktują się z drugą stroną. Musimy zniszczyć kondensator i powiązaną z nim aparaturę. Zniszczenie kondensatora nie zamknie samej szczeliny. Budowa kondensatora to czasochłonne przedsięwzięcie. Ta operacja zapewni nam przewagę w badaniach nad infrawymiarem i da pewność, że nikt nie wykorzysta go przeciw nam. Zakładam, że to jest strzeżony obiekt. Tak, bo będzie go ochraniało wojsko. Twój oddział... Oddział? Wprowadź ich, Marla. Hej, laska. Dobrze cię widzieć.
Przydzielamy cię do oddziału Claytona, lotnej jednostki do zadań specjalnych. Wyruszacie pojutrze. Powodzenia. Uważaj na siebie. Naprawdę nie wiem, co zastaniesz po drugiej stronie. Nie martw się. Raczej nie zamierzam tam zostawać. Dobrze. Ponieważ nie chcę cię stracić. Miło cię widzieć. Ze względu na misję. Przymknę oko na to, jakim jesteś pieprzonym bydlakiem. Jody, ja... Wiesz co? Daruj sobie. Świetnie. Zaczyna mnie to nużyć. Skoro nie chcesz współpracować, zmuszony jestem cię zabić. Oczywiście, i tak bym cię zabił. Ale mogłoby to być bezbolesne. A tak skazujesz się na powolną śmierć. Agonię w męczarniach. Pytam po raz ostatni. Dla kogo pracujesz? Aiden. Gdzie jesteś? To miejsce jest opuszczone! Na pewno tu? Urzędy się zgadzają! Burza się nasila! Co teraz? Jody! Niech Aiden znajdzie nam schronienie! Słyszysz, Aiden? Chodźmy! Ale zimno! Co my tu robimy? To jakaś cholerna rybacka wiocha! Informator nas okłamał. Mówię ci! Lepiej się stąd ruszajmy, bo niedługo zamienimy się w sople. Od 3 dni łazimy po lodzie i wpieprzamy śnieg. I po co? Kurwa! To jest jakaś pierdolona farsa! Ej! Skończcie, kurwa, z tym narzekaniem! Nie tylko wam jest zimno do chuja! Zaraz zamarznę. Najpierw rozpalmy ognisko, a potem się kłóćmy do woli. Ona ma rację. Rozbijemy obóz i przeczekamy burzę. Spróbuję się połączyć z centralą.
Wszystko mokre. Pokaż. Cholera. Wszystko przemoknięte. Musimy coś znaleźć. Inaczej będzie po nas. Włączyłeś się? Nie, chwilę to potrwa w tej burzy. Wciąż się gniewasz. Pewnie niczego to nie zmieni, ale jest mi przykro. Masz rację. To już niczego nie zmieni. Muszę wyjść. Chce mi się siku. Nie oddalaj się, okej? Jest minus 40. Nie idę podziwiać widoków. Gdzie? Główna droga. Konwój wozów opancerzonych minęli mnie. Widzieliście? Nie. Nie, nie sądzę. Idziemy. Pójdziemy za nimi! Bingo. Aiden, sprawdź, co jest w środku. Ładują skrzynię do
łodzi podwodnych. Podwodnych? To znaczy, że szczelina... jest pod wodą. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? Widzę chyba trzech. Niech Aiden ich zdejmie. Aiden? Załatw ich. Najpierw załatw żołnierzy. Sorry. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To... co teraz? Dajcie mi chwilę, okej? Ja jej przeszłam kurs pilotażu łodzi podwodnych. Może nią popłyniemy? Jasne. Weźmy ich łódź, na pewno się nie kapną. Potrzebuję planu, a nie przepisu na samobójstwo. Co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo. Na pewno się na to nabiorę. Tak wiem. Marne szanse. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej? Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z nami? W tej łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest rozkaz, Nick. Daj mi ładunki. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić.